Kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie o nowych perfumach na lato. W zasadzie nie nowych perfumach, ale takie perfumy, które polecam na lato i które ja będę oczywiście używać. Dzisiaj przedstawię Wam taką solidną piątkę, ale będzie też o jednym zapachu, który jest nowy, który mnie uwiódł i który zamierzam Wam właśnie też przedstawić. Także koniecznie zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie o moich top 5 zapachach na lato. Robi się coraz cieplej i chciałabym Wam przedstawić moją taką magiczną piątkę, którą zamierzam właśnie używać na lato. I to są moje takie propozycje, którymi na pewno będę otoczona. Tutaj widzicie w tle mniej więcej które. Pierwszym zapachem, do którego chcę przejść, słuchajcie, znowu jakby na nowo, kiedy robi się ciepło. Ja wróciłam do tego zapachu. Tak jak powiedziałam, jest to zapach trochę unisex. Mowa o Tom Fordzie Sole di Positano. Ja mam tylko tutaj ten dezodorant, który jest, słuchajcie, taki przepiękny. Naprawdę ten zapach, ilekroć go psikam, używam, to od razu mam takie natchnienie, taką pozytywną wibrację i zamierzam właśnie, czekam na tą buteleczkę Eau de Parfum. Jest to zapach, który przywodzi od razu lato, słuchajcie, tak, taki gdzieś tam słońce, plaża, oczywiście Wy się szykujecie gdzieś tam na wyjście, czy na tą plażę, czy na spotkanie gdzieś tam na grilla z przyjaciółmi. Jest to taki zapach bardzo wibrujący, od razu macie też obraz tu Włoch przed sobą, bo jest tu dużo bergamotki, słuchajcie, takiej bardzo słonecznej cytrynki i też mandarynki oraz shiso leaves, czyli takie liście shiso. Ja myślę, że to jest jakaś odmiana też tutaj cytrusów, ale muszę się bacznie przyjrzeć, bo po raz pierwszy jakby tą nazwę tutaj widzę. I jest to taki zapach właśnie paradise, czyli takiego raju. On zawsze na mnie działa bardzo pozytywnie, jest właśnie taki mega soczysty, wibrujący, gdzieś tam taki przesiąknięty właśnie słońcem. No i nie da się opisać. On jest trochę unisex, mi przywodzi na myśl też troszeczkę takie nuty wody kolońskiej, ale generalnie jest tu dużo właśnie cytryny, dużo takiej świeżości, dużo takiej soczystości i taki jest ten zapach i ja na pewno go będę używać. Następnym zapachem, który Wam chcę przedstawić i który jest niedrogi, jest to zapach, słuchajcie, Zary. On się nazywa Ultra Juicy i jako Wam przedstawiałam w jednej tutaj propozycji takich zapachów tańszych, bo jest to zapach dość tani i słuchajcie, ja bym powiedziała, że jest to zapach duplikat, niezwykle popularny zapach, bo jest on, tak jak powiedziałam, duplikatem zapachu cesarzowej z serii Dolce Gabbana, La Peretrice. Ja Wam pokazywałam właśnie, tak jak mówię, w filmiku. I muszę Wam powiedzieć, że używając go, doszłam do wniosku, że rzeczywiście on jest bardzo, bardzo podobny do tego zapachu Dolce Gabbana. Jak najbardziej jest to duplikat. Całkiem fajny, całkiem świeży i coraz bardziej mi się wydaje, że on jest tak 90% podobny do cesarzowej właśnie z Dolce Gabbana. Ja sobie tak patrzyłam w nutę, ale nie chcę tak dokładnie porównywać, bo w zasadzie na to wszystko składa się też, jak my odczuwamy te zapachy, jak one na nas pachną. No ale jest tu gruszka, jest gardenia i piżmo. Zapach był lansowany w 2019. Ale powiem Wam, że tak sobie myślę, że Zara niektóre zapachy te wypuszcza, które wypuszcza, przepraszam, rzeczywiście one mega są wzorowane na jakichś takich bardzo popularnych zapachach, które są popularne i właśnie bardzo poszukiwane, chociaż ciężko mi powiedzieć, czy cesarzowa jest bardzo poszukiwana, ale ja pamiętam, że ta kolekcja miała odpaść, w końcu pojawiła się nadal, ale jest to świeżak, niezwykły świeżak, taki wiosenny albo na późną wiosnę, dający nam taką energię, jest bardzo soczysty, gdzieś tam rzeczywiście jest ta gruszka, no i ta gardenia, piękne połączenie, takie kwiatowo-owocowe, także to na pewno taki niezobowiązujący, tańszy zapach na lato.
Następnym zapachem oczywiście nie zabraknie tu Tenderloin. Tenderloin ja Wam pokazywałam w majstersztykach z Ameryki, albo nie, to był inny film, majstersztyki z Ameryki to były zapachy Erin. To jest zapach z serii Lux, 8 zapachów z, słuchajcie, niezwykłym połączeniem takich cytrusów. On troszkę dobija do Sole di Positano i tych zapachów Tomego Forte, tych wibrujących, cytrusowych, ale jest troszeczkę słodszy i trochę mi przypomina taką gumę balonową, gdzie się Wam już mówiłam. Bardzo trwały zapach, 12 godzin, specjalna taka technologia. I rzeczywiście ja przetestowałam, nawet myję często ręce, ja lubię sobie tu psikać w nadgarstku, ten zapach utrzymuje się bardzo długo. Głównymi nutami to oczywiście jest zielona herbata i słuchajcie, jest tu też szafran, troszkę lawendy i bardzo dużo bergamotki. Taki zapach, ten zapach jest właśnie taki cytrusowo, nie to chłodne, gdzieś tam taka delikatna słodycz może z tej herbaty, ale jest niesamowitym zapachem, jest mi coś takiego, że rzeczywiście poprawia Wam się nastrój, czujecie się bardzo szczęśliwe, naładowane taką pozytywną energią i o to nam chodzi, a lato sprzyja właśnie takiej pozytywnej energii. Kolejnym zapachem, o którym ja Wam mówiłam i jestem w nim zakochana i będzie on na takie późne popołudnie, to jest Lekowand Tinare, jeśli dobrze czytam. Słodki, inspirowany tutaj, słuchajcie, zapachem Baccarat 540. Ja uważam, że on jest nawet lepszy albo bardzo podobny właśnie do tego zapachu. Ja robiłam o nim specjalną recenzję, ale tak jak Wam obiecałam, już przygotowuję się do odcinka tutaj z zestawem zapachów lakowym. Także jeżeli lubicie takie nietypowe, niszowe zapachy, to Was serdecznie zapraszam. To jest fajne, ja mam taką pojemność tutaj travel size 10 ml i słuchajcie, na pewno wezmę na wakacje. Są tu cytrusy, jest tu wanilia też, różowa, przepraszam, czerwona, pomarańcza i no dużo, dużo tutaj wanilii. Naprawdę cudowny, cukrowy taki arom, taki zapach waty cukrowej bym powiedziała, ale naprawdę dla mnie jest mega, mega, mega zbliżony do Baccarat 540. Jeżeli chcecie tak szerzej o nim porozmawiać, to zapraszam Was tu do specjalnego filmiku, gdzie mówię o zamiennikach popularnych perfum, bo tam o nim się bardziej rozgaduję. Kolejnym zapachem, bez którego nie wyobrażam sobie lata, to jest Bronze Goddess, ale wersja Eau de Parfum. Uwielbiam ten zapach z kwiatem tiare. Jest tutaj oczywiście też wanilia, jest kokos, jest sandalwood, drzewo sandałowe, ale on jest taki szlachetny, szampański, tryskający energią, wibrujący, niesamowity, wibrujący zapach. No i właśnie zobaczcie, ten bursztyn od razu nam daje znak, że jesteśmy mega nastawione na wakacje, na holiday, na vacation, no i właśnie trochę on przypomina mi takie nasmarowane ciało właśnie olejkiem, taki on jest. To jest jeden z moich ulubionych zapachów na lato, ja go nie porzucam i w to lato będzie ze mną też, ale tu chcę Wam szybko jeszcze powiedzieć o jednym zapachu, niestety nie mam buteleczki, on dopiero wyszedł i miał spóźnioną trochę premierę, a mianowicie Bronze Goddess Nuit. To jest tegoroczna propozycja Estee Lauder na lato. Słuchajcie, on się bardziej nadaje na takie romantyczne jakby wyjścia wieczorem, albo kiedy już to słońce tak nie operuje. Ja Wam pokażę tutaj buteleczkę, jeśli mam, bo bardzo chciałam Wam pokazać. Tak, ona jest przepiękna. Ja Wam może wstawię. Taka właśnie azurowo-złota, czyli dwa piękne kolory, złoty i taki niebieski, turkusowy. Jest to zapach, słuchajcie, tam jest dodane do pierwotnych tutaj nut, między nimi wanilia z Madagaskaru, jest tam również, tak szybko sobie przypominam, Yang Yang, oczywiście karmelizowany taki trochę posolony kokos, no i przez to się robi taki fajny, totalnie bym powiedziała,
słodzony zapach, czyli taki gourmand. I jest jeszcze, słuchajcie, tam jaśmin sambar, dodaje takiej ekskluzywności, bardzo piękny zapach, szkoda, że nie mam go jeszcze w kolekcji, ale mam nadzieję, że niedługo będę go miała. No i to jest właśnie taka moja zachciewajka, żeby mieć ten zapach do kolekcji razem z Bronze Goddess, tym oryginalnym, On Fresh i Azure z zeszłego roku. Na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że Was trochę natchnęłam. Jeśli poszukujecie jakichś nowych zapachów, to czemu nie przyjrzeć się tym, którym Wam pokazałam. Może dla niektórych nie jest to zaskoczenie, bo te zapachy się pojawiają. Niektóre są tu właśnie nowe, ale jestem ciekawa niezmiernie, co Wy planujecie używać, którym zapachem się psikać, który na pewno będzie używany na Wasze lato, bo lato się tu szybko zbliża, szybkimi krokami. Dziękuję za oglądanie, słuchajcie, za bycie na moim kanale. Zapraszam oczywiście do starych odcinków, jeżeli jesteście zainteresowane, bo tam jest dużo o perfumach, o każdej tematyce tutaj takiej trochę niszowej też. Zapraszam oczywiście do wciśnięcia magicznego tutaj guziczka subskrybuj i oczywiście lajka i do komentarzy. Dziękuję Wam ślicznie za każdy komentarz. Do zobaczenia, życząc Wam miłego dnia.